Wolontariat studencki to akcja, która mało kto wie, ale miała swój formalny początek w Wieprzu na Żywiecczyźnie. Przedsięwzięcie pod nazwą Wakacje z pomysłem 2007 jest konsekwencją działań podejmowanych już nie tylko przez Gimnazjum Wieprzu, ale również przez inne placówki na terenie gminy Radziechowy Wieprz. Od 2 lat studenci pracują w Radziechowach, w Brzuśniku, a od roku ubiegłego również w Bystrej. Ośrodkiem animującym działania na terenie gminy Radziechowy Wieprz było Gimnazjum Publiczne w Wieprzu. Warto w tym miejscu podkreślić, że w tutejszym gimnazjum od ponad roku działa Szkolny Klub Wolontariatu prowadzony przez miejscową nauczycielkę Małgorzatę Krzuś. Gminnemu koordynatorowi udało się w tym roku pozyskać z Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Maciuś pieniądze na dożywianie dzieci ze środowiska Wieprz. Ten wspaniały pomysł zorganizowania letniego wypoczynku we wszystkich sołectwach naszej gminy został doceniony przez ekspertów zajmujących się wolontariatem. Nasza gmina została wyróżniona w ogólnopolskim rankingu gmin współpracujących z organizacjami pozarządowymi. Została wytypowana jako jedna z wielu tysięcy do ogólnopolskiego monitoringu, który odbył się w dniach 19-20 lipca bieżącego roku. Pan dyrektor Wiesław Jakubiecki, regionalny koordynator szkoły, programu. Tak? Z zadowolenia z tego, co pan robi, w jaki sposób pan wykonuje swój zawód. Jak pan go kocha, to się nie przejdzie na żadne inne środki. Gratuluję panu, że pan robi i życzę wszystkim studentom, co wam będzie sprawiało przyjemność. To jest największa satysfakcja w życiu. Jak można robić to, co nam na co dzień sprawia przyjemność. Tak? I rozumiem, że pan dyrektor ma to jeszcze wszystkich. Nie trzeba wyjeżdżać z Polski. Bo ma się tutaj wspaniałe panie. Nie tylko, nie trzeba wyjeżdżać z gminy. Nawet z gminy. Nawet z gminy. Tak, super. Albo również jest tak, że taka gmina przyciąga innych z zewnątrz. Więc uważajcie z Radomia, wszyscy będziecie przyjeżdżali do Wieprza za niedługo. Celem drugiego dnia wizyty był kompleksowy monitoring wszystkich tak zwanych ognisk edukacyjnych w 2 największych sołectwach naszej gminy, to jest Wieprzu i Radziechowach. Studencki, proszę mi powiedzieć, jakie pan odnosi wrażenie, czy taki program jest potrzebny, czy coś daje dzieciom? Jesteśmy w Radziechowych koło Żywca. Przepiękna pogoda, ale to nie jest tak istotne. Humory wspaniałe, są studenci z kilku miast Polski, a szczególnie akurat tutaj z Radomia, z Politechniki. I są dziesiątki dzieciaków wspaniałych, od pierwszej klasy, a nawet od zerówki, aż po gimnazjum. To są już osoby niemal dorosłe. I świetnie się bawią, mają zajęcia różnego rodzaju. Spędzają wakacje w uroczy sposób i to ze starszymi koleżankami i kolegami właśnie z wolontariatu studenckiego. Ja uważam, że to jest wspaniała akcja i ona tak bardzo przybliża różne kategorie wiekowe ludzi w naszym kraju, bo są przecież również ludzie dorośli. Są przecież tym dyrektorzy szkół, tych tutaj na miejscu, którzy wykonują wspaniałą robotę. No jest wójt. Miejscowy wójt, który zdecydował się na to, żeby przyjąć tych wszystkich ludzi, żeby się nim jakoś tam opiekować. Jest rada gminy, a więc wszystko tu działa i czujemy się świetnie. 19 lipca bieżącego roku dyrektor Gimnazjum Wiesław Jakubiec oraz dyrektor Centrum Kultury Promocji Turystyki Radziechowy Wieprz Marek Jurasz zorganizowali wycieczkę autokarową do Parku Miniatur Światowych w Inwałdzie koło Wadowic. Wzięły w niej udział wszystkie najaktywniejsze dzieci biorące udział w akcji Wakacje z pomysłem z wszystkich sołectw naszej gminy. Razem było nas 102 osoby. Dzieci mogły tam zobaczyć zabytki z całego świata w skali 1 do 25. Ponadto wzięły udział w integracyjnych grach i zabawach. Skorzystały też z wielu innych atrakcji. Mini wesołe miasteczko. Profesor Jerzy Buzek przeprowadził z dziećmi ciekawe pogadanki wspomagane prezentacjami multimedialnymi. Tumci, 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 tada! Szabadabada, ła! Tumci, tumci, tumci. Czy można przyciągnąć dzieci w wakacje do szkoły?
To niesłychane, ale dzieci lubią szkołę i kochają szkołę. Jeśli w szkole są zajęcia sympatyczne, prowadzone przez sympatycznych ochotników studentów, organizowane przez dyrektorów, nauczycieli tych szkół, przy udziale także rodziców, bo to jest współpraca z rodzicami także. Są organizacje pozarządowe jak Klaunza, która działa w Lublinie na cały kraj, które to organizują w całym kraju, bo to 4000 studentów bierze udział w tej akcji. Oczywiście są samorządowcy, wspaniali samorządowcy, tak jak właśnie wójt Radziechowych w Wieprza. Patrole policji zapłacą. Ale to robicie jakieś niesamowite akcje. Patrole policji płaci policji. 26 lipca bieżącego roku studenci wolontariusze, dyrektor Wiesław Jakubiec, nauczycielki Małgorzata Krzuś oraz Lucyna Jagosz wzięli udział wraz z 30-osobową grupą dzieci w całodniowym wypoczynku na obiektach sportowo-rekreacyjnych w Żywcu. Pięknie. Dzieci z Wieprza i Radziechów przeszły pieszo obrzeżem Góry Grojew do pensjonatu nad Sołą. Pięknie, wspaniale. Tam w sposób aktywny dzieci i młodzież wypoczywała, korzystając z kąpieli w basenie, w rodziku, a także grania w siatkówkę plażową czy tenisa ziemnego. Późnym popołudniem studenci wolontariusze przygotowali dla wszystkich uczestników kiełbaski z grilla. Janusz, mieszkam w Sielakowicach, województwo pomorskie, obok Gdańska. Ile masz lat? 14, no. Przyjechałem do siostry, ale tak na wakacje, ale poznałem dużo ciekawych, interesujących ludzi. Podoba ci się nasza okolica? Tak, jest dużo ciekawych rzeczy. Nie to co nad morzem, bo nad morzem jest tylko woda. A, nic więcej. A to jest impreza, prawdę mówiąc, cały rok. Podoba ci się ten pomysł spędzania czasu wolnego? Tak. I właśnie chciałbym też tam z dyrektorem naszym porozmawiać, żeby założyć coś takiego u nas. Pogoda dopisała, a uczestnicy mogli podziwiać przepiękne widoki na otaczający nas Beskid Żywiecki i Kotlinę Żywiecką. Wszyscy wzięli też udział w kilku pogadankach, które przeprowadziła pani magister Małgorzata Krzuś na temat fauny i flory tej przepięknej okolicy. Dla młodszych dzieci, no. Ale taka... Jak można to zorganizować, żeby przyjechali studenci i żeby dzieci chciały w wakacje przyjść do szkoły? Jak sobie rodzicie? To jest wspaniała samorządność, to co tutaj obserwujemy. Przede wszystkim mamy tutaj ludzi, którzy chcą to robić i przyjeżdżają do nas studenci, cieszymy się z ich wizyty, robią bardzo dużo dobrego i przede wszystkim dziękujemy tym studentom, którzy do nas dotarli, dziękujemy organizacjom, które pomagają, organizują to wszystko, bardzo się z tego cieszymy i cieszymy się, że pomagają tacy ludzie jak pan premier Buzek, bo to jakby ranga tych wszystkich działań, tych ludzi bardzo rośnie, a to jest dla nas bardzo pożyteczne. Te dzieci naprawdę nie zawsze mają co robić przez wakacje, nie mają zorganizowanego czasu, a studenci, którzy przyjeżdżają do nas, mają pomysł. Nie tylko pilnują tych dzieci, ale mają pomysł, uczą ich przez zabawę, świetnie organizują im czas i za to wszystkim studentom, wolontariuszom dziękuję. Dziękuję też panu premierowi. Znaczy ja jestem pierwszy raz na takim programie i naprawdę nie wiedziałam czego się spodziewać, ale naprawdę jest to bardzo fajne i na pewno nie jest to pierwszy i ostatni raz, kiedy uczestniczę w takim programie. Zapraszamy na projekty wakacyjne i systematyczne w ciągu całego roku.